W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Witajcie w codzienniku biblijnym. Słowo na dzisiaj, które Jezus kieruje do każdej i do każdego z nas, to przykazanie, zachęta, napomnienie, dar. 7 rozdział, 7 wiersz Ewangelii według świętego Mateusza. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a wam otworzą. Wezwanie, zaproszenie, prośba, a może wręcz nakaz do modlitwy, do tego, aby chrześcijanin nie opisywał tylko przeszłości, nie opisywał tylko w swoich modlitwach tego, co się dzieje, ale potrafił wyjść myślą, intencją w przyszłość. Chrześcijanin powołany jest do tego, aby być także w modlitwie prorokiem tego, czego się spodziewa, co ma nastąpić. Przywilej modlitwy to dar rozmawiania z Bogiem, w którym On przemawia do nas przez swoje słowo, a my powierzamy się Mu i odpowiadamy przez pieśni, psalmy, modlitwy. W liście do Efezjan w 1 rozdziale znajdujemy słowa apostoła Pawła, że w Nim zostaliśmy wybrani, w Nim, w Chrystusie, przeznaczeni według postanowienia Tego, który wszystkim kieruje według swojej woli. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę, Ewangelię waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. W teologii ewangelickiej jednoznacznie to opieczętowanie kojarzymy z sakramentem Chrztu Świętego. To przez Niego jesteśmy powołani do wszystkiego w Kościele. Do kapłaństwa modlitwy, do kapłaństwa codziennego życia, do powołania. Chrześcijanin jest odpowiedzialny w każdej przestrzeni, w której żyje, za to, czego się dotyka, za tego, z kim się spotyka, za to, co zostało mu powierzone. Dlatego Bóg dzisiaj woła do ciebie, puka do ciebie, prosi ciebie. Usłyszysz? Otworzysz się? Przyjmiesz Go do swojego życia? Bóg w Jezusie chce być przyszłością w twoim życiu. Nie tylko historią, która wydarzyła się 2000 lat temu. Nie tylko liturgicznym nabożeństwem. Ale kiedy będziesz się podejmować codziennych prac, codziennych zobowiązań, On chce wziąć udział w twoim życiu, być częścią tego wszystkiego, co jest twoją codziennością. W każdej przestrzeni. I tej zborowej, kościelnej, wspólnotowej, i tej rodzinnej, i tej społecznej, ba, nawet tej społeczno-politycznej. Wszędzie Bóg powołuje cię do tego, abyś zabiegał, abyś zabiegała o jutro swojego życia, o przyszłość swojej rodziny, o pomyślność firmy, w której jesteś albo pracodawcą, albo pracobiorcą, o pomyślność twojego kraju. Tak niech ci Bóg błogosławi każdego dnia. Proś, wołaj, pukaj, działaj. Amen. Thank you.